Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatni dzień 2022 roku. Mam nadzieję, że spędzacie Państwo ten dzień, ten czas w sposób radosny. Harmonogram dzisiejszego spotkania na kanale Wszystkie Przeczytane Wieczory jest następujący. No za chwilkę powiem kilka zdań na temat opowiadania Zbigniewa Herberta, opowiadania pod tytułem Głos. O północy skupię się na twórczości Janusza Zajdla. Natomiast godzina 4:00 1 stycznia 2023 roku to będzie ten czas, kiedy zajmiemy się książką Śmierć pięknych Salen, czeskiego pisarza Oty Pawła. Proszę Państwa, opowiadanie Głos księcia poetów Zbigniewa Herberta to króciutkie opowiadanie. Ono ma 7 stron. O co chodzi w tym opowiadaniu? Otóż Francesco Petrarca, to jest ten poeta od sonetów dedykowanych Laurze, otrzymuje list od swojego przyjaciela ze studiów uniwersyteckich, ze studiów prawniczych. Przyjaciel nazywa się Guido Noia. Ten przyjaciel donosi o śmierci ich wykładowczyni. Wykładowczyni, która nazywała się Donna Novella. Większość studentów była zakochana w czasie wykładów w Donnie Novelli, mimo że jej nie widzieli. Ona wykładała za kotarą, była pewna zasłona. Ona przemawiała, natomiast no, studenci jej nie widzieli, tylko i wyłącznie słyszeli jej głos. No, wieść niosła, że ta zasłona była celowo ustawiona, ponieważ Donna Novella miała być kobietą tak niesamowitą, tak przepiękną, tak niesamowitej urodzie, że skutecznie uniemożliwiałoby jej widok, skutecznie uniemożliwiałby wchłanianie wiedzy przez studentów prawa. Proszę Państwa, ale tenże przyjaciel Francesco Petrarca czy Guido Noia donosi w dalszej części swojego listu, że jak się okazało, to ta Donna Novella wcale aż tak piękna, delikatnie rzecz ujmując, wcale aż tak piękna nie była. Tu ją tak charakteryzuje, że miała blizny, jakiś twarz taką noszącą ślady ospy. No tu jeszcze wymienia najróżniejszego rodzaju elementy, które niekoniecznie świadczą o tym, że była pięknością. Proszę Państwa, to krótkie opowiadanie Herberta, ono jest utrzymane w swego rodzaju napięciu. Można je czytać, to tak jest to troszeczkę pole manewru dla detektywu. No bo co się okazuje? Okazuje się, że rzeczywiście Donna Novella, ta wykładowczyni uniwersytecka schowana za przepierzeniem, za zasłoną, była jedyną miłością Francesco Petrarchi. Laura była w rzeczywistości, ona była wymyślona, ona była stworzona na taki użytek zewnętrzny, natomiast w głębi swego serca, w głębi samego siebie Petrarca kochał tylko i wyłącznie zmarłą Donnę Novellę. Był zakochany, podobnie jak inni studenci, był zakochany w jej głosie. Bo jeszcze raz podkreślę, no nikt jej nie widział. Ona przychodziła na wykłady, przychodziła do auli, ale siedziała za zasłoną. Tu, proszę Państwa, no wydaje się, że Herbert pokazuje, czym jest słowo, potęgę słowa, potęgę głosu, słowa, które potrafi człowieka uruchomić, no i wprost przeciwnie, słowo, które potrafi sprawić, że ten człowiek nie będzie działał. Wielka siła głosu, wielka siła samego słowa. Polecam Państwu bardzo serdecznie to opowiadanie. No można sobie zadać też pytanie, czy rzeczywiście tembr głosu jest tak ważny? Czy rzeczywiście osoby doskonale operujące głosem, krasomówcy, no to są postacie tak bardzo cenione w społeczeństwie? Jakby to powiedział klasyk noblista, i tak nie. No, można znaleźć argumenty za, również i argumenty przeciw. Polecam Państwu jeszcze raz opowiadanie Głos Zbigniewa Herberta, króciutkie opowiadanie. Polecam bardzo serdecznie.
I zapraszam. Zapraszam za kilka godzin, zapraszam o północy. I tak jak powiedziałem wcześniej, o północy zajmiemy się Januszem Zajdlem. Prekursorem, można powiedzieć, albo współtwórcą tak zwanego socjologicznego science fiction, swego rodzaju nurtu science fiction. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Oczywiście życzę udanej zabawy sylwestrowej. Proszę być o północy. Do zobaczenia.